Cześć, nazywam się Janusz Pietryka. Będę dziś malował obraz pod tytułem Jesień. Zaczynam właśnie od bardzo intensywnych kolorów, jak zawsze. Od czerwonego, żółtego, pomarańczowego, błękitu paryskiego, ultramaryny, błękit kobaltowy. No i będę robił właśnie, mieszał te wszystkie kolory sobie. Nakładam czerwony, następnie będę nakładał żółty i pomarańcz. I chodzi o to, żeby dzisiaj to zrobię to całkowicie inaczej. Zacznę od farb akrylowych, które mi tam jeszcze zostały, bo w ostatnim obrazie mi zabrakło białego do zimy. No i będę nakładał podkład właśnie tutaj akrylowy, a następnie po wyschnięciu, znaczy to szybko schnie, bo to robię prawie bez wody, tylko tyle, że namaczam pędzel, bo mam płótno już tak zagruntowane, a zrobiłem to te zwykłą żelatynką. Ugotowałem i tak przesmarowałem, żeby nie piło, tak aby tylko pyłeczek się na to daje. No i maluję sobie tu akrylkiem. No akrylek ładnie ściąga, a następnie właśnie dosyć wysokiej jakości mam te akryle, bo w słoiczkach kupiłem, bo te w tubkach to taka flegma, a nie akryle. Można malować, nakładać, chociaż jeden obraz też ładnie wykonałem właśnie tą techniką akrylową i właśnie niskiej jakości farby akrylowej miałem. A teraz właśnie na to, to już zaczynam teraz już olejem nakładać, bo pierwsze tylko taką fifeczkę palnąłem sobie. O, właśnie jak błękit nakładam i zielony, to jest już olej. Jednak farby olejne to są farby. To jest taka w sumie najlepsza technika do malowania, ale spróbuję, dlaczego by nie, to jest eksperyment, ja się uczę, nie jestem jakimś tam mistrzem świata w malowaniu, umiem szybko malować, bo w sumie mi zajmuje na malowanie obrazu gdzieś tak około godzinki, no tak przyspieszam, bo nie chcę mi się później oglądać, ja też nie oglądam filmów zbyt długich, tak, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, coś mi tam napisać, no to proszę bardzo, ostatni jakiś koment miałem też, nuda. No kurczę, ale wysiłek ktoś sprawił. No staram się coś tam zrobić, no to nie wiem jak mi to przejdzie, jak ktoś będzie to negował ciągle moje filmy, no to mi się też nie będzie chciał malować, nie będę nic to wrzucał. Usunę wszystkie filmy i na tym się bajka skończy. Przecież mogę się czymś innym zająć, jakąś rzeźbą może się zajmę. No wrócę może do sportu, czymś tam jeszcze. Wiadomo, tam przecież ile rzeczy można robić. No, oczywiście wyszywaniem to się raczej nie zajmę, bo kiedyś potrafiłem na szydełku i na drutach robić nawet. W szkole były takie zajęcia praktyczno-techniczne, no i dubaliśmy tam. I chłopaki, dziewczyny i tak. No fajnie się to robiło, no i tak. Ale mi to przeszło. No, przecież jestem jakąś dziewczyną, żebym tam dubał. Dziewczyny to dubały do upadłego, już tam ładnie się wyrabiały w tym temacie. Także ja tutaj będę jesień robił, a ciąg dalszy to będzie muzyczka, tu leciała sobie w tle, bo nie będę ględził, bo ktoś mi napisał na priwa, no, że gadam bez sensu. No może i racja, no, ale jestem z Zielonej Góry, no to jak mogę mówić? No to na razie, cześć.